Przewielebni księża na czele z księdzem proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem Wojciechem, umiłowani siostry i bracia w naszej wspólnocie, przedstawiciele samorządu miasta i gminy Mrocza, przedstawiciele służb mundurowych, kochani siostry i bracia, cała wspólnoto, goście, którzy dzisiaj przybyli na tę uroczystość. Przed chwilą modliłem się, znosząc wołanie do Boga: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej dziewicy Maryi, matki Twojego Syna. Tak ta modlitwa nam ukazuje, że przeżywamy dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja uczestniczy na zawsze w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. Maryja natychmiast po zakończeniu swego życia została z duszą i ciałem wprowadzona do chwały zmartwychwstałego. Jest z Nim, tego, którego rodziła, którego wychowywała, pielęgnowała, którego żegnała pod krzyżem. Wyniesienie Maryi do chwały w niebie jest jednak wielkim darem Boga Ojca. To On w dniu dzisiejszym uwieńczył ją najwyższą chwałą. Bóg uczynił jej wielkie rzeczy, ozdabiając ją koroną chwały. To Bóg, ten, który ją wybrał i powołał na matkę swego Syna, wprowadził ją do chwały nieba. Źródłem tego wybrania i wywyższenia jest ostatecznie miłość. Miłość Boga. Bóg wybrał Maryję i bardzo ją umiłował. Bo miłość ratuje od śmierci. Miłość ocala. Nade wszystko ratuje i ocala ostatecznie właśnie miłość Boża. Tylko miłość, to miłość Boża, mocniejsza jest od śmierci. I kto jest w Bogu, ten ma życie. Ten jest wolny od śmierci. Miłość Boga zachowała matkę Jego Syna od skażenia, obdarzyła chwałą wniebowzięcia. Miłość jest źródłem nieśmiertelności. I właśnie to jest nadzieja nasza. Kiedy jesteśmy w Bogu, jesteśmy nieśmiertelni, mimo że przechodzimy przez bramę śmierci. Ale przechodzimy do chwały nieba, gdzie czeka na nas właśnie ta najlepsza Matka Maryja. I dzisiaj w tę piękną uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Maryja uczy nas dzisiaj trzech postaw. Poszła z pośpiechem. Siostry i bracia, niekoniecznie chodzi tu o to, aby się spieszyć. Choć wiemy, jak dzisiaj coraz bardziej jesteśmy nakręcani, żeby zdążyć, żeby efekty osiągnąć, żeby więcej zrobić, więcej wykonać, więcej dokonać, żeby osiągnąć jakiś prestiż, więcej się nauczyć. I takie nakręcanie, gonitwa. I może też dzisiaj nam się od razu, słuchając tego słowa, też włącza ten zegar, żeby przyspieszyć. Ale właśnie, poszła z pośpiechem, może bardziej chodzi o to, by spieszyć z pomocą. To znaczy, by dobrych natknięć nie odkładać na później. Nie mówić sobie, inni się tym zajmą, nie ma co się wyrywać. Czasem może faktycznie nie ma co się wyrywać, ale czasem trzeba zobaczyć, że ta dobra myśl, takie przynaglenie, żeby komuś pomóc, żeby akurat się poświęcić, zachęca mnie do tego, aby właśnie wstać i pójść, wyruszyć w drogę. To wyruszyć w drogę jest teraz i dla mnie. Papież Franciszek powiedział w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży, ja wiem, że tutaj niektórzy byli,
z niektórymi nowymi parafianami, z Kamilem, mogliśmy być tam w jednej przestrzeni mieszkalnej. Tak powiedział papież właśnie. Maryja wstaje i idzie. Idzie szybko, wiedziona słowami wypowiedzianymi do niej przez anioła. Raduj się, Pan z tobą, nie bój się. To słowa, które przynosi Elżbiecie. Jakże to piękne, gdy ktoś mówi do nas, dodaje papież, jestem z tobą, nie bój się. Maryja tak czyni, aby dzielić się pięknem Boga, który jest blisko, sama staje się bliska. I dodaje papież, przyjaciele, jeśli tu jesteśmy, to dlatego, że ktoś przyniósł nam bliskość Boga. Zapukał do naszych drzwi nie po to, by nas o coś prosić, ale z przepełniającej potrzeby dzielenia się radością Pana. Zwróćmy więc nasze myśli ku tym, którzy sprawili, że w naszym życiu zajaśniało słońce Bożej miłości. Wszyscy mamy osoby, które były promieniami światła, rodzice i dziadkowie, księża i siostry zakonne, katecheci, animatorzy, nauczyciele. Są oni korzeniami naszej radości. Tak nam przekazywał słowo w Lizbonie właśnie na Światowych Dniach Młodzieży papież Franciszek. Siostry i bracia, 630. rocznica powstania naszej parafii, 17 sierpnia 1393 roku, jest okazją, aby podziękować Panu Bogu za wszystkich duchownych świeckich, którzy podjęli starania, aby w Mroczy powstała katolicka parafia. Patrząc na dzieje tej wspólnoty, nie sposób dostrzec wielkiej determinacji do budowy kościoła i tworzenia zrębów parafii. Dziękujemy dzisiaj za wszystkich dobroczyńców, którzy swoim zaangażowaniem i darem materialnym przyczyniali się do rozwoju naszej parafii. Wdzięczność dla tych, którzy tworzyli naszą parafię, zobowiązuje nas do troski o dalszy rozwój naszej wspólnoty parafialnej, aby Królestwo Jezusa Chrystusa pod macierzyńską opieką Matki Najświętszej, którą czcimy tutaj jako Panią w niebo wziętą, trwało i rozwijało się dla przyszłych pokoleń. A z tego, co powiedział mi ksiądz dziekan, ksiądz Wojciech, to rzeczywiście tworzycie wspólnotę, która troszczy się o rozwój tej parafii, troszczy się i w tym wymiarze dobra materialnego i dobra duchowego, że to jest wasz taki parafialny wysiłek, że potraficie sobie z tym wszystkim poradzić własnymi siłami, że jesteście ofiarni, ale też zorganizowani w tym, co trzeba wykonać. Jestem wam za to bardzo wdzięczny, bo Eucharystia to też okazja, żeby Bogu podziękować właśnie za was i za to zaangażowanie, za tę troskę, za tę ofiarność, nawet powiem w cudzysłowie trochę, za tą samowystarczalność. Dziękujemy tutaj razem za Kościół, za budynek parafialny, za utrzymywanie tych obiektów i troskę o nich, o ich piękno, za ciągle pomyślnie prowadzone remonty, no właśnie, własnym sumptem, za wszystkich dobrodziejów żyjących i nieżyjących, za kapłanów pracujących przez te lata, pracujących obecnie, za księdza kanonika Wojciecha i tych, którzy pomagali, pomagają tutaj, za członków Rady Parafialnej, za wszystkie wspólnoty, które animują tutaj życie duszpasterskie, ale też angażują się w prace materialne. Dziękujemy za ludzi życzliwych naszej parafii,
za życie religijne naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za świadków wiary, którzy przynieśli nam, jak mówił papież, bliskość Boga. Każdy z nas może teraz może sobie tam zajrzeć w serce, w umysły, żeby tak konkretnie powiedzieć, kto był tym moim promieniem światła, kto pomógł mi odkryć bliskość Boga. To jest okazja w tym momencie za te osoby podziękować. Bo wtedy zajaśniało nad nami słońce Bożej miłości dzięki tym osobom. W góry. Słyszeliśmy dzisiaj, Maryja poszła w góry. Nasza droga do Boga i do drugiego człowieka ma być drogą w górę. To znaczy, że nie będzie łatwa. Będzie kosztować i będzie wymagać wysiłku we wspinaniu się, w przekraczaniu swoich ograniczeń i swoich oczekiwań, by pozostać nisko na poziomie świętego spokoju, żeby właśnie wyrwać się z takiego świętego spokoju. To droga, którą święty Jan Paweł określił zwięźle. Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli nikt od was nie będzie wymagał. A z tego, co mi tutaj wiadomo, to potraficie od siebie wymagać, choćby nikt od was tego nie wymagał. I potraficie iść pod górę, przekraczać swoje ograniczenia, wspinać się w trudzie. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Maryję, jak idzie z pośpiechem w góry, by służyć ludziom posuniętym w latach, Zachariaszowi i Elżbiecie, która spodziewała się dziecka. Jak słyszeliśmy, pozostała u niej około 3 miesięcy. Wszyscy bracia, na spotkanie z Panem Jezusem i na rozradowanie się tym spotkaniem wiedzie droga przez służbę człowiekowi. Królestwo Niebieskie obiecał Pan Jezus tym, którzy dają jeść głodnym, tym, którzy przychodzą z pomocą ludziom dotkniętym różnymi klęskami, dają jeść, pić spragnionym, tym, którzy odwiedzają więźniów i przyjmują gości, podsumowując, tym, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, którzy są w trudnej sytuacji, którzy przeżywają jakieś bolesne, przygnębiające doświadczenia, klęski życiowe. To jest droga, którą pokazuje nam Pan Jezus, jak zdobywać Królestwo Niebieskie. Tą drogą szła również Matka Jezusa. Ona szła drogą właśnie miłości i drogą służby. Ksiądz dziekan raduje się tutaj tą wspólnotą, że potrafi właśnie iść tą drogą. Drogą miłości, drogą służby, że potraficie sobie wzajemnie służyć, sobie pomagać, że potraficie być w tym bezinteresowni. I znowu nawiążę do papieża Franciszka, który nas uczył na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i zaakcentował takie myśli. Ale czy wy wiecie, co jest stałe w jej przeprawach, w przeprawach Maryi? To, że praktycznie wszystkie są pod górę. Z Nazaretu do górskiego regionu Elżbiety, potem do Betlejem i Jerozolimy, następnie na Kalwarię i wreszcie do Wieczernika. Idzie pod górę, ponieważ tylko idąc w górę można dotrzeć na szczyt. Oczywiście, aby iść w górę, trzeba się zmagać i potrzeba stałego tempa, ale warto. Tak się właśnie dzieje, gdy idziesz pod prąd. Trud i wytrwałość w dobrym są nagradzane. Zdarzyło się wam, że po długim marszu dotarliście na szczyt góry, że musieliście włożyć wiele wysiłku, ale potem macie przed oczami wspaniały widok, który wynagradza wszystkie wysiłki, a wewnątrz czujemy się wolni i niezmąceni. Tak mówił papież Franciszek. Piękna historia tej parafii, 630 lat.
pod górę trzeba było chodzić, wspinać się. Musieliście włożyć wiele wysiłku. Te pokolenia przed nami też przeżywały różne historie. Tutaj ten piękny rys historyczny pokazał. Ale też przypuszczam, że mieli możliwość po tym trudzie wejść na szczyt i zobaczyć wspaniały widok, efekt tego trudu, tego cierpienia nieraz, ofiarowania pieniędzy, sił i taki oddech wtedy wolnością wewnętrzną, wolni, że to był dar, że to było danie z siebie samego, bez przymusu. I siostry i bracia, to pod górę i w górę, przypominam, nie wolno nam też milczeć, godzić się, dawać przyzwolenie na zalew brudnych fal antywartości, bezbożnictwa, laicyzmu, sekularyzmu, moralnego nihilizmu. Mamy dawać świadectwo, że jest inny świat, że są inne wartości, że jest inny porządek życia, że naszym Panem jest Chrystus, zmartwychwstały Król, przewodnik ludzkich dróg, że naszą księgą najważniejszą jest Ewangelia, program życia, że tym, co nas trzyma i buduje jedność, wspólnota, Jego Kościół, Jego zasady oparte na prawdzie, której źródłem jest Bóg, czerpiące ze źródła miłości. A to jest dzisiaj podążanie pod prąd, wspinanie się w górę, żeby być świadkiem dzisiaj, przyznawać się do Chrystusa Zmartwychwstałego, że jestem we wspólnocie Kościoła, że żyję tymi wartościami, że w centrum jest Ewangelia, że dumny jestem z tego, że jestem w Kościele, jest pójście w górę, pod prąd. Ale jeśli wejdzie na szczyt, to jest piękny widok. I ostatnia nauka z tej dzisiejszej uroczystości, z tego dobra, jakim jest Ewangelia. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Maryja zaprasza nas dziś, by tak samo jak ona, odnajdywać w sobie dobre słowo dla drugiego człowieka. To słowo błogosławieństwa. Błogosławić, dobrze życzyć drugiemu człowiekowi. Błogosławić, życzyć szczęścia. Nie bójmy się sobie wzajemnie błogosławić, wypowiadając słowa i gest. Nie jest to tylko przypisane do kapłana, do biskupa. Każdy z nas w imię Trójcy Świętej może błogosławić. A jak błogosławię, to dobrze życzę. Życzę szczęścia. To błogosławieństwo wypowiedziała Maryja. Ono sprawiło, że w Elżbiecie poruszyło się dzieciątko, poruszyło się życie. Podobnie i my mamy znajdować w sobie słowa, które będą w drugim człowieku budzić życie. Będą go zachęcały do tego, żeby żył. Odkrywać w drugim dobro, które w sobie nosi, pomóc mu na nowo odżyć, nabrać entuzjazmu życia. Potrzeba dobrego słowa, błogosławieństwa. Maryjo, bądź nadal dla naszej wspólnoty parafialnej nauczycielką życia. Prowadź nas do swego Syna, prowadź nas do nieba.